Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Więzień Azkabanu. Lecimy z pomocą dla Rona. Musimy spotkać się z Hermioną, bo wydaje mi się, że samodzielnie tutaj raczej mamy... Proszę bardzo. To było zabawne. Lepiej chodź! Musimy znaleźć Rona! A to Ron właśnie jest. No, wykrakałem, tak? Musimy spotkać się z Hermioną. Spotkaliśmy się z Hermioną, proszę bardzo. Niektóre właśnie miejscówki wymagają od nas rzucenia czaru synchronicznie. Więc oczywiście mamy za sobą już chyba, tak, 5 tajemnic. Nie ma tu żadnych kart czarodziejów. Więc wydaje mi się, że... Ała! Rictus Sempra! Rictus Sempra! No wejrze, gościu. Ty mnie parę razy zaatakował, no. Co za menda jedna. Dobra, tutaj nic nie ma. Ale tutaj mamy dynię. Bardzo chętnie. Rictus Sempra. I tu też Rictus. A zaraz. A tobie się nie udało, bo cię dorwał. Dobra, mamy to. I jeszcze co nieco z tej czaszki wyskoczy. Wow. Naprawdę dosyć duże co nieco. Sporo tego wyskoczyło z tej czaszki. Okej, tutaj już nic nie ma. Raczej tajemnic nie ma co tutaj szukać. Dwa razy Alohomora. To nam jest potrzebne. No. Let's go. Ale dyń. Dyniowe paszteciki. Tak? To dyniowe paszteciki były? Tak, bo tamte były chyba kociołkowe pieguski. Okej. Aha. Jak myślisz, co to jest? Katakumby! Ho, ho, ho. No nie, no to schody są ewidentnie, nie? Niech pomyślę. Dobra, ty tam nie myśl za dużo, tylko... No, niech pomyślę. Dawaj tu. Alohomora! Najpierw sprawdźmy, jak to wygląda wszystko w naszej drodze, ale musimy stworzyć... Ojej. Ewidentnie musimy stworzyć sobie schody. Rictusemora! Dziękuję. Ktoś jeszcze ma zamiar nas tutaj atakować? Czyli tak, te najwyższe schody muszą polecieć w pierwszej kolejności. Te drugie polecą... Aha, później te trzeba będzie wyciągnąć. Okej, dobra. Już mamy plan. Mamy plan działania, let's go. Depulso. Raz depulso. O, i wystarczy raz depulso, dobra. I teraz potrzebujemy to walnąć. Dawaj. Depulso. A. Depulso. Dobra, tylko że to nie ma możliwości pchnięcia tego w odpowiednim kierunku jeszcze. Depulso. No dobra, to najpierw to. I teraz dopchniemy w tę stronę. Depulso. I teraz te schody. Co mi się wydaje, że tu powinno być więcej tych szkieletorów. W sensie, o wiele więcej jest ich tutaj porozrzucanych po bokach, więc podejrzewam, że zaraz wstaną, co? Oczywiście, że tak. Rictus Sempra. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Wow, sporo ich. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! O, tutaj jeszcze jest skrzynia. Tej nie zauważyłem wcześniej. Dobra, dawaj. Pięknie. Sporo fasolek. Uhu. Ej, karta jest! A ja mówiłem, że kart nie ma, a tu proszę bardzo. Cóż to za karta nam wpadła? Jakaś czorna. A to nie będzie ta? Zachariza tak. Chyba tak. 1874-1966. Pionierskie eksperymenty z eliksirem piękności. Odkryła czyrakobójcze właściwości czyrakobulwy. Czyrakobójcze właściwości czyrakobulwy. Okej. Okay. Trudne do powiedzenia. Wrzeszcząca chata. I wrzeszczący Ron. Gdzie jest ten pies? To nie jest pies. Expelliarmus! Nie ma się czego obawiać. Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Patrzcie!
wszystko wyjaśnię! Pettigrew jest animagiem. To nie Sirius Black zdradził twoich rodziców. To Pettigrew. Wiedz do Azkabanu go. Peter Pettigrew nie tylko wydał Jamesa i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Siriusa Blacka za szpiega Voldemorta. Uzgodniono, że Pettigrew zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledora. Tej nocy wyjaśnić miała jeszcze jedna zagadka. Profesorze Lupin, co się dzieje? Zostaw to mnie! Biegnij! Sirjuszu, Pettigrew nawiał. Zamienił się w szczura. Nic mu nie jest? Przynajmniej oddycha. Profesor Lupin jest wilkołakiem? To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on. Biegnij pomóc Sirjuszowi, ja zajmę się Ronem. No powiem szczerze, że... Zostawcie go! Co jak co, ale... niewinny! Pettigrew sobie... O kurde... Expecto Patronum! Głośno! Oj! Expecto Patronum! Jeszcze jakiś? Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Przez chwilę Haremu wydawało się, że widzi kogoś, kto chce mu pomóc. Czy to był jego ojciec? Ale nie, to nie mógł być on. Harry, nic ci nie jest? Co się stało? Czy Sirius jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Siriusa Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale on jest niewinny! Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale... A! Zmieniacz czasu! Zmieniacz czasu? Możecie uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. A, jaki wink wink? Chciałam wam o tym powiedzieć. Potem. Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniacz czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia. To wiele wyjaśnia. Moglibyśmy tego użyć, żeby uratować Hardocioba. A potem polecieć na nim do wieży i uwolnić Siriusa. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. Zaraz, zaraz, to Hermiona powinna ci powiedzieć, skąd ty to wiesz? To nie ty korzystasz ze zmieniacza czasu. Trzymają Hardocioba gdzieś w tamtych okolicach. Jest strasznie cicho. Jesteś pewna, że prawidłowo przestawiłaś zmieniacz czasu? No jakoś tak dziwnie cicho, nie? Rozumiem, że cofać się nie mamy co. Okej. Rozumiem, że tutaj też raczej nie mamy nic. Czy tu mamy jakieś tajemnice? Nie wygląda na to, żebyśmy mieli jakieś tajemnice podczas wykonywania tych... Patrz, tam jest Hardocioob! Wspaniale! Dobra. Musimy się tam dostać! Musi być sposób na podniesienie tej platformy! No oczywiście, że jest! Tylko trzeba najpierw ją wymyślić. Może to? Depulso! Super! Nie. Płyta Spongifus! Spongifus... więc to nie to?
To jeszcze można wskoczyć. Dobra, zapiszmy sobie grę. To po pierwsze, bo dawno nie było zapisywanka po tych wszystkich cutscenkach. Aż ja niby jestem... Udało ci się! W porządku. Teraz ja niby jestem dobrze. Cięższy. O nie! Drzwi są zamknięte! Musi być gdzieś wyjście. Ja chyba już wiem. Ty pulso! Gdzie będzie to wyjście? Zaraz. Będziemy musieli chyba stąd wylecieć. Tak. Nie musieli wylecieć, bo inaczej Drakonico! Nie przejdziemy tutaj. Potrzebujemy dwóch czarodziejów do Alhomory. Draconi Force. Najpierw oczywiście zbierzmy te wszystkie dyniówki. Dobra, trochę fasolek z jednej strony. Trochę fasolek z drugiej strony. Czemu miałbym ich nie wziąć? A nie! Dobra, jeszcze jedna fasola. I lecimy teraz po te fasolki. No promień skrętu dosyć ciężki, ale mamy to. Mamy to tutaj. Nie najgorzej, Hermiono, otworzyłaś drzwi, ale jest za wysoko, żebym sięgnął. No właśnie, co mi z tego? Dobra, to lecimy dalej. Może tutaj coś znajdziemy. Niekoniecznie, chociaż... Może jednak dolne tutaj teraz otworzymy drzwi, co? Czy teraz jest dobrze? Tak, teraz jest dobrze. Trzymaj się, zobaczę co tam jest. Git good! Teraz musimy jakoś do niej dotrzeć. To wygląda jak miejsce, które moglibyśmy otworzyć. Jak sekret. O, oj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 
No nie, no nie wierzę, nie trafiłem. No serio? Ty, co jest? No nie wierzę, no. Dobra, tego rozwaliliśmy. Tak pojedynczo będziemy musieli ich bić. No chodźcie. Tam jest taka fajna, duża grupka, można byłoby ją obić. Ale nie, pojedynczo, pojedynczo. Dobra, mamy dwójkę. Double kill. Dwójeczka i jeszcze została jednym. Jeden topek. Proszę bardzo, czyli jednak coś tutaj wyskoczyło. Depulso. Tak jak myślałem. Wow. Spon... Pieniądze. Pieniądze młodych czarodziejów. Ślady Hardocio Bahary? Ale chyba cię nie widzę. Super. Depulso. Co nam to daje? Okej, kolejny Spongifus. Sprawdźmy. Aj, jednak się nie udało. Spongifus. Witaj. Na niewiele się to zdało. Teraz jesteśmy tu uwięzieni. Nie jesteśmy uwięzieni, bo mamy Alohomora. Alohomora. Patrz. Karta! Karta. Co to za karta jest? Jakaś niebieska. Czy to będzie tu? Tak. Profesor Amando Dippet, były dyrektor Hogwartu. Zakończył kadencję około 1940 roku. Dippet. Kojarzę. Była mowa o tym Dippecie. Ej, zaraz. A my czy my tutaj nie możemy... A nie, to jest takie rozwalone, okej. Okay. To nie, a to... Lapiforsem gdzie wyskoczymy? Tutaj jest dziura. I zobaczcie. Wykorzystamy wszystkie możliwe czary do uwolnienia naszego dziobka. No, jeszcze w sumie Glacius przydałoby się, nie? Użyć... Dobra, coś tam na górze jest? Raczej nie. Myk. Otwarcie kolejnych drzwi? Tak. Zapraszam. Najpierw skrzynka. Coś więcej? Nie. Już można dojrzeć niektóre tekstury. Są w taki sposób
zrobione... Tam jest! A tej co? Trzymaj się, dziobek! Wyciągniemy cię. Niektóre tekstury są w taki sposób zrobione, że widać, że tam coś jest, nie? Te pulso! Dobra, trochę jeszcze fasolek na koniec i... uwalniamy grywka. Pytanie, czy Hermiona się ukłoniła, bo chyba z nią jeszcze nie miał kontaktu. Poczekaj tu, Hermiono. Sprawdzę, czy już czas na ratowanie Syriusza. Bądź ostrożny, Harry! Nie daj się złapać. Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie Patronusa, które uratowało go przed dementorami. Czy pomógł mu jego ojciec? Czy James Potter rzucił zaklęcie Patronusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Nie zobaczył swojego ojca. Zobaczył siebie. Expecto Patronum! Oho. No dobra, to uwaga na uszy. Dobra, ktoś jeszcze? Jeszcze który? Więcej to was nie było? Jezu, ja ogłuchnę. Bez kitu. Nie słyszę własnych myśli. Akurat wam to tam przyciszę w postprodukcji, żebyście tego tak nie doznali. Uszczerbku na słuchu. Potężny czarodziej. I tak właśnie wypędził wszystkie dementory z Hogwartu. Harry, nie mogę uwierzyć. Wyczarowałeś Patronusa, który przepędził tych wszystkich dementorów. To bardzo zaawansowana magia. Wiedziałem, że mogę to zrobić, bo już to wcześniej zrobiłem. Dziwne, prawda? Harry, musimy uwolnić Syriusza z wieży i wrócić prędko do szpitala, zanim ktoś się zorientuje, że nas nie ma. Racja! Syriusza, a co z Lupinem? Końcówka w formie takich cutscenek bardziej. Alohomora! Jak? Jak? Syriuszu, lepiej się pospiesz. Mogą tu być w każdej chwili. Szybko, uciekaj! Jak ci dziękować? Uciekaj! Jeszcze się zobaczymy. Jesteś prawdziwym synem swego ojca, Harry. Bardzo podobny do Jamesa, ale oczy ma po matce. Wieść o tym, że Sirius Black uciekł na Hardodziobie, rozniosła się po szkole jeszcze przed śniadaniem. Nikt nie miał pojęcia, jak on tego dokonał. Ja też nie. Ron i Hermiona zachowali prawdziwą wersję wydarzeń dla siebie. Poza tym, to był ostatni dzień egzaminów i nie wszyscy byli dobrze przygotowani. Nie mam pojęcia, jak ty masz zamiar zdać egzamin, Ron.
Nie uczyłeś się zbyt wiele. Ja? Spójrz lepiej na siebie. Przez cały czas szukałaś obrony dla Hardodzioba. Daj spokój, Rom. Używałam zmieniacza czasu, żeby się uczyć. Mam zamiar dostać najlepsze stopnie. Trochę oszustwo moim zdaniem. Zawsze ma jakąś odpowiedź, nie? Złe wieści, Ron. Najpierw masz egzamin z Carpe Retractum. Lepiej chodźmy do klasy profesora Lupina. Pójdziemy skrótem przez portret na trzecie piętro, czy raczej schodami? Trochę bym powiedział, że oszukiwałaś, bo nie każdy uczeń ma dodatkowy czas na naukę, tak? Hej, Harry, tu jestem! Dobra, weźmy sobie tutaj zapisik, zróbmy. Ja bym, wiecie, co zrobił? Po pierwsze, poszedłbym do... Jak tam nasze zasoby? Po pierwsze bym poszedł może do Freda i George'a na ostatnie piętro i zobaczył, co oni tam mogą... Czekajcie, jaki mamy teraz? Wykorzystać ostatni dzień w Hogwarcie, aby ukończyć przeoczone sekrety, uzupełnić kolekcję kart i zagrać w minigry. A, czyli to jest... Czyli to jest ten moment. Przeoczone sekrety. No tu mamy 2 na 4 na tym poziomie. Kolekcja kart to u Freda i George'a oraz zakupy u tych właśnie dzieciaków. No i minigry. Minigry no to księga i hardodziob. Tylko teraz pytanie, czy ja kurde zrobię to... Kuźwa, właśnie. Teraz dostałem informację, żeby nie spieszyć się i nie robić tych wszystkich wyzwań na 100%, bo później będę mógł je dorobić. Ale kurwa, teoretycznie hardodziob odszedł z Hogwartu, odleciał, więc what? Jakbym miał niby go teraz dosiąść, żeby wykonać tą minigrę? To jest pytanie zasadnicze. Dobra, tutaj nic nie ma, a dziwne. Swoją drogą w tej trzeciej części wykastrowali trochę grę pod kątem tego, że nie ma po pierwsze Quidditcha, a po drugie nie ma... Czekajcie, a jakbym tu poszedł? A po drugie nie ma możliwości zdobywania punktów na Puchar Domów. Gwiazdeczka. Okej, i my jedziemy tutaj. Harry, podejdź tu! O, a tutaj nas nie było. Depulsor! 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 Ty, co tu możemy mieć? Depulsor! Uuuu... A więc to tak. Spongibus. Gdzie my tutaj polecimy? Alohomor! I powiedzcie mi, że to nie jest sekret. Ewidentnie to powinien być sekret. A nie zaliczyło to jako sekret? Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a Fortuna Mayo. Co jest za tym portretem? Fortuna Mayo. Depulsor! Sprawdźmy to. Trochę fasolek. No nie za wiele. O! A, w kilka osób! Spongifus. Dodatkowo Spongifus jeszcze pod nogami. Ej! No przesuń się! A, i to jest sekret. Coś kurde nie działa tak jak powinno. Cyk, zbieramy wszystko. No i mamy 2 na 3 znaczy 3 na 4 sekrety. Więc jeszcze gdzieś tutaj w Hogwarcie na tych wszystkich piętrach ukryty jest przede mną jeden sekret. Ale ja też w zasadzie nie zwiedzam chyba każdego piętra po kolei. Więc wydaje mi się, że na bank coś jeszcze możemy tam odkryć. Dobra, idziemy do Freda i George'a, tak jak chciałem. Zobaczmy, co ma nam do sprzedania. Cześć, siema. Właśnie to co to jest? Ładne, nie? Za ile? Za 25. Dobra, kupujemy. I tak musimy. I to jest ten. Grogan Stamp. 1770-1884. Sławny minister magii, powołany w 1811. Dobra, to mamy. Jeszcze jakąś karciochę możemy sobie wziąć. Tom. To bardzo cenna karta kolekcjonerska. Jakaś ruda pani.
Umowa stoi. Czarna karta. Sprawdźmy. Jesteś ty. Mirabella Plunkett, urodzona 1839. Znana z romansu z Trytonem z Loch Lomond. Rodzice zabronili jej małżeństwa. Zamieniła się w łupacza i nigdy jej nie odnaleziono. Czyli taki trochę animak. Dobra, czyli karty kolekcjonerskie mamy załatwione. Tam nie wskoczę, aha. Karty kolekcjonerskie mam załatwione, w takim razie może weźmy... Nie powinniśmy właściwie tego sprzedawać. Prowadzi do bardzo tajemnego miejsca. Bardzo fajnie, ja bym chciał. Bertiego Bota. Umowa stoi. Biorę. Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. Hasło do... Świetnie, Schimpinga. Umowa stoi. Mamy kolejne. To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. Oj tak. Do Mopsusa. Dobra, biorę to. Nie starczy nam chyba na wszystkie. George, czy na pewno chcesz to sprzedać? Oczywiście, że tak. Tilly Toke. Brzmi nieźle, kupuję. Świetnie. Nie wiem, czy inny tutaj jest. Nie powinniśmy właściwie tego sprzedawać. Prowadzi do bardzo tajemnego miejsca. Umowa biorę. Stoi. I zostało nam 19 kociołkowych. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. 20 już kosztują. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. No to trzeba będzie, powiem szczerze, trochę chyba pofarmić sobie. A to za ile nas kosztuje? Nieprawdaż, Harry? Niektóre towary można kupić tylko za kociołkowe pieguski. Nie żałuj. Świetnie. Fasolek. Umowa stoi. Okej, okay, mam 20. Teraz zobaczmy, mogę to kupić? To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. Oj tak. Bierzemy za 20. Umowa kupuj. Stoi. I wyczyściliśmy się do zera tak naprawdę. Zobaczmy, jak tam wyglądają te hasła. Aha, jeszcze dwóch brakuje. Ile nas teraz kosztują? Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. 25. O rany nie boskie. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się dużo lepiej, gdy dem... Znakomity wybór. Zwróć uwagę na wysoką jakość. Musiałbym sobie to, kurczę, pokupować, te kociołkowe pieguski. Dobra, za... biorę to. Za fasolki. Bo no tych fasolek w zasadzie już chyba w tym momencie w żaden sposób nie wykorzystamy. Bo tak samo ci wszyscy sprzedawcy chcą nam oferować tylko i wyłącznie za jakąś inną... rzecz. Zobaczmy. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską? No właśnie, Harry? Zobacz. Zobaczmy, po ile? Za 30 dyń. No dobra, dobra, kupmy. Biorę to. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Za 30 dyń. Claudine. Tak. Kliodne. A, Kliodne. Wiecze. Irlandzka druidka. Odkryła właściwości księżycowej rosy. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić no właśnie, hasło to jest Freda i George'a. Jeden z tych dwóch portretów, których niestety nie możemy w tym momencie sprawdzić, bo akurat do niego nie mamy... Depulso! Nie mamy hasła. Kupionego. Tylko, że właśnie, wydawanie tych fasolek na kociołkowe pieguski są... Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, też musimy kupić hasło u Freda i George'a. Okej, okay, to może na piątym poziomie coś uda nam się ogarnąć. Depulso! Zapraszam tutaj. Alohomor! Depulso! Coś jeszcze? Alohomor! Alohomor! Czy to jest sekret? Na tym piętrze nas w zasadzie nie było. Tak, to jest sekret i to jest czwarty sekret. Alohomor. Świetnie. I mamy dużo, 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 dużo fasolek, które będziemy mogli wymienić. Dumny guzik. Dumny guzik, let's go. A może jednak dumny guzik? Dumny guzik. Coś mi się wydaje, że to jest kwestia taka, że ja znowu muszę zmienić w plikach INI. Chyba tutaj był ten błąd, że ja muszę zmienić teraz w plikach INI. Tak, żeby te portrety się odsuwały.
Ach, god damn it. I podejrzewam, że żaden teraz się nie otworzy nam, co? Alohomor. No, Alohomora, co jest? Pięknie. Hej, Harry! Ten też się nie... No, nie otworzy się. Dobra, czyli one potrzebują znowu zmiany w plikach INI. Co byś chciał, gościu? I za ile mi sprzedasz? No, to jest najważniejsze. Mam do sprzedania karty kolekcjonerskie, jeśli was to interesuje. No. Za ile? Ej, za 175 fasolek, czyli jednak... kupuję. Jasne, kupuję to. Ciesz się tą kartą. Spoko. Zobaczmy. Dorcas Wellbeloved, 1812-1904. Założyciel Towarzystwa dla Zubożałych Czarownic. Wygląda troszeczkę jak jednak czarownica, no ale okej. Dobra, i zapiszmy sobie... Nie ma tu nic, tylko zapis? Okej, dobra. Zapisujemy w takim razie, słuchajcie. Ja sobie przygotuję tą konfigurację pliku INI, żeby mi się te portrety otwierały na następny raz. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.